dobry Państwu, Maciek z tej strony, a przed Państwem golf szóstej generacji, znany i lubiany. Golfa każdy zna, każdy lubi, no bo to taka, że tak powiem, klasyka na polskich drogach. No i sama ta buta też jest elegancka, nie oszukujmy się. Samochód mocno się nie zestarzał, te kształty są cały czas lubiane przez klientów, no bo jest to jeden z najlepszych, najbardziej sprzedawanych się aut w Europie klasy kompakt przez na pewno kilkanaście lat. Może teraz się coś zmieniło, nie sprawdzałem. Powiem Wam, że tutaj mamy przebieg 201 500, silnik 1.4 MPI, 80 koni, lubiany przez klientów od dwóch, można powiedzieć, lat, zwłaszcza jak wzrosły ceny paliwa. I też teraz podniosły się mandaty. Dużo osób pyta o takie auto, które nada się do instalacji LPG i będzie proste w naprawach. Tutaj w tym samochodzie mamy mnóstwo miejsca pod maską, więc wszystko da się wymienić bez wyciągania, że tak powiem, silnika, jak w niektórych markach. No i co jeszcze ważne, muszę na pewno Wam wspomnieć. Auto jest całe w oryginale, co się bardzo rzadko zdarza, no bo nie mówię o autach po wypadku, no ale też samochód, który ma tak jak ten 14 lat, może mieć, nie wiem, przerysowany błotnik, zderzak, ktoś pomaluje, będzie na 200 mikronów. Tutaj się po prostu udało to auto komuś zachować w całej oryginalnej powłoce lakierniczej. Zmierzę go Wam tak, jak ostatnio zmierzyłem to Mondeo MK4, które jest na kanale. Co jeszcze o nim warto powiedzieć? No dużo osób pyta mnie właśnie o takie auta jak Volkswagen właśnie Golf 6, 5, żeby to sprowadzić, no bo to fajne, wdzięczne samochody, ale rozstrzał tych pojazdów na Allegro jest tak, Allegro Automoto Elise jest tak ogromny, że po prostu ciężko mi takie auto sprowadzić, żeby właśnie było takie jak te zadbane, bez korozji i przede wszystkim bezwypadkowe. Jak spojrzycie na ceny, potrafi być z tego samego rocznika, z podobnym wyposażeniem, no bo nie zawsze znajdziecie dokładnie to samo, 10 tysięcy różnic. A to tak naprawdę takie samochody cały czas w Niemczech są użytkowane przez Niemców i nigdy nie są jakieś takie, że ktoś Wam oddaje je za pół darmo, jeżeli wszystko jest z nim ok. Ten nie będzie najtańszy, ale śmiało mogę Wam go polecić. Opony są tutaj wielosezonowe, uniwersalne, tarcze klocki świeże, korozji na nim nie ma. Z wyposażenia jest to parę ciekawych rzeczy, tak jak czujniki przód, tył, fabrycznie przyciemniane szyby, pakiet zimowy, czyli spryskiwacze reflektorów, podgrzewane fotele i podgrzewane lusterka. Chyba z cech zewnętrznych to tyle. Zrobimy pomiar, potem środek. No to lecimy na szybko z książką serwisową. Wpuśćcie sobie tutaj pierwsze wpisy. Potem mamy dalej. 35, 67. Tu chyba coś przeskoczyłem. Tak jest, cały czas jest wpisik. 122. Proszę. No i potem znowu ktoś skoczył do Volkswagena przy 148. 167. No i pod maską w 2002 macie jeszcze przy 187, chyba 7, jak dobrze pamiętam. Tam jest karteczka zawieszona, ale po prostu nikt tutaj nie wbił do tego, do książki. Ale to i tak nieźle, bo dużo samochodów jest serwisowanych, a po prostu ludzie już nie zbierają tych wpisów, bo nie każdy to wozi, nie każdy chce stempelek, jak ma na przykład fakturę w ręku. Przechodzimy sobie do wnętrza, bo jest bardzo według mnie przyjemnie utrzymane. Spójrzcie się, przyciski zero zużycia, tak samo jak tutaj, nie jest to wydrapane, podłokietnik też cały, jak również i ta rączka. Zwłaszcza warto spojrzeć na ten cały panel, zero zużycia praktycznie, dla mnie jak nowy, fajnie utrzymany. No i spójrzcie na kierownicę, auto ma niby 200 tysięcy, nie wiem czy to będzie dobrze widać, ale postaram się złapać jakąś tam ostrość, ciężko, bo tu mamy za blisko, ale może jakoś tam się to uda. Spójrzcie sobie tu na nią. O, proszę, teraz widać dobrze. Kierownica jest praktycznie jak nowa. Pomyślcie, gdzie jedziecie do auta, które ma niby 100 tysięcy przebiegu i kiera jest gładka. Dalej, bardzo estetyczny licznik z fajnym białym wyświetlaczem. Mi się to podoba, elegancko to wygląda.
i też wydaje się, że nie męczy to oczu przy długiej jeździe. Fajnie te tuby są wkomponowane i bardzo elegancko zmieścili te przyciski do kasowania przebiegu. Na kierownicy, znaczy za kierownicą na manetce, mamy jeszcze odzmianę od komputera pokładowego. Przechodzimy na środek, spójrzcie sobie na deskę. Radio jest takie, ma wyjście przede wszystkim na AUX-a, którego mamy tutaj jak zawsze pod podłokietnikiem. Podłokietnik też jest dość duży i taki suwany, więc o, można sobie zrobić tak, tak i wygodnie. Dalej jeszcze tu jest wejście na interfejs muzyczny, więc można sobie jakiegoś Bluetooth, iPhonika podłączyć, kto tam co woli. Dalej, to co nie zawsze w tych Golfach jest, czyli klimatyzacja automatyczna, dwustrefowa, plusik jak na kompakta, no i podgrzewane fotele z pakietu zimowego. Dalej środek, auto tutaj nie ma popielniczki, nikt nim tutaj nie palił. Wyłączenie SP, czujników parkowania przód, tył. Mieszek cały, skóra nierozwalona. Tak samo jak i ta roletka. Tutaj miejsce na kubki. Co jeszcze? Spójrzcie sobie na fotele. Ładne, niewygnieścione. Z tyłu Isofix, kilka airbagów. No i zostało pokazać jeszcze mój fotel. Bardzo ładny, sprężysty. Zobaczcie, praktycznie zero zużycia. Gąbka niewygnieciona. I tu jeszcze taki bajerancki mały schoweczek na jakieś podręczne rzeczy i duży tutaj schowek, możecie nawet chyba dwulitrową butelkę wsadzić z piciem i oczywiście też jest wymieszkowany takim fajnym materiałem, co jak na klasę kompakt nie jest taką oczywistością. Cóż, o aucie to wszystko. Zapraszam Was do subskrypcji kanału, polubienia tego filmiku i pamiętajcie, jeżeli macie jakieś pytania, piszcie komentarz. Zajrzyjcie też sobie na mavkarotomoto.pl i na Instagrama mavkarauto, bo tam na pewno są powystawiane moje wszystkie samochody. I warto też pamiętać, że wszystkie auta u mnie są opłacone, macie fakturę VAT marża, czyli 2% zostaje w kieszeni i przy okazji możecie do tego samochodu dokupić gwarancję na rok czasu. I jeżeli nie macie jak tego auta dostarczyć do domu, w rozsądnych pieniądzach mogę je dowieźć na lawecie. To by było na tyle. Pozdrawiam. Hej!